Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Maria Magdalena stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana. I co jej powiedział? Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Drodzy maturzyści, i nie mniej drodzy wy, którzy zdawaliście maturę lata temu. Mamy bardzo piękne słowo dzisiaj. Można by powiedzieć, w pierwszej chwili, pamiętając o tym, że to zgromadzenie właśnie składa się przede wszystkim z maturzystów, że to słowo jest trochę paradoksalne, bo jako punkt odniesienia daje nam osobę, kobietę, Marię Magdalenę, która naraz stanęła wobec jakiejś tajemnicy. Brakło jej wiedzy. I nie chodzi mi teraz o egzamin najbliższy, który was czeka. Nie o to chodzi. Chodzi o takie sytuacje, kiedy stajemy wobec nich i mówimy: nie rozumiem. I żadna wiedza, jaką macie, nie tylko ze szkoły, ale także z domu, z rozmaitych relacji, sytuacji życiowych, żadna wiedza nie pomaga rozwiązać tematu. Nie? Okazuje się, wiedza nie wystarcza. I można by powiedzieć tak, że wiedza jest ważna, ale pytanie jest, na ile można nią mierzyć dojrzałość. Nie? Jak się komuś wydaje, że jest dojrzały, bo no bo właśnie, bo ma świadectwo, które to potwierdza. Nie? Tam zdał nawet matematykę. Zdał. I to znaczy, że jest dojrzały. A co się właśnie z nim stanie w sytuacji, gdy tej wiedzy zabraknie, ta wiedza będzie za mała? Co się stanie? Co cię może przeprowadzić przez sytuację, kiedy masz za mało wiedzy? Co przeprowadza Marię Magdalenę? No, przeprowadza ją miłość. Nie miała dość wiedzy, by rozszyfrować pusty grób i żeby go zrozumieć, ale miała w sobie dość miłości, żeby przy nim stać.
i miłość, jaką miała w sobie do Jezusa, nie? Ta miłość pokazuje jej dojrzałość. Dojrzałość miłości kogoś, kto nawet nie rozumie. Ale to, że nie rozumie, nie wybija go z miłości. Nie wybija go z zaufania. Nie wybija go z relacji. Być może to jest to pytanie, które potrzebujecie usłyszeć na pielgrzymce maturzystów. Gdzie upatrujecie tej miary swojej dojrzałości? Czy dojrzałość dla was znaczy właśnie przede wszystkim zdobycie wiedzy? Czy dojrzałość znaczy dla was przede wszystkim otwarcie się na doświadczenie miłości? Ja mam w głowie bardzo mocne słowo, które w tym roku w Wielkim Poście wypowiedział ojciec Raniero Cantalamessa. To jest kaznodzieja domu papieskiego. Jak w każdy post miał takie 5 nauk dla Ojca Świętego i dla całej kurii rzymskiej. I ojciec Raniero powiedział tak, że dużo wiedzy, nawet teologicznej, może człowieka dosłownie nadymać. I spuentował to takim zdaniem. Wiedza bardzo łatwo przechodzi w wolę panowania, a miłość przechodzi w wolę posługiwania, w pragnienie posługiwania. Ja nad tym pomyśleć, to jest bardzo mocne. Nieraz chcemy dużo wiedzieć, po co? Po co czasem chcecie wiedzieć wszystko o człowieku? No, żeby mieć nad nim kontrolę. Jak o nim już wiem, to on teraz będzie uważał też na przykład, żeby mi nie nacisnął na odcisk, bo wie, że ja wiem i mogę z tą wiedzą zrobić nie wiadomo co, nie? Więc wiedza o kimś pomaga mi sterować nim. Czasami wręcz manipulować nim. Ale wiedza, bardzo często wiedza daje dzisiaj człowiekowi poczucie władzy. To chyba nie jest przypadek, że wszystkie odkrycia naukowe bardzo szybko trafiają do armii, nie? A potem jak armia już zużyje to wszystko, to wtedy trafia do nas, biednych cywili, nie? Macie teraz, możecie się bawić GPS-em albo wszystkimi innymi zabawkami, bo armia to już dawno przerobiła. To tak jest, że wiedza najpierw służy wojsku, tak? Mamy takie poczucie, że wiedza daje ci poczucie siły, gdzie wiedza ci stwarza szansę panowania. Miłość odwrotnie. Miłość cię uzdalnia do tego, żeby służyć. Patrzcie, gdzie szukacie dojrzałości. Jaka jest miara dojrzałego człowieka? Czy to miarą jest wiedza, którą posiadasz? Czy miłość, którą jesteś gotów komuś ofiarować? I żeby to było jasne, bo tam potem zaraz na tym będą te wszystkie komentarze, nie mam nic przeciwko wiedzy. Nie mam, pół życia poświęciłem studiowaniu. Wiedza jest ważna. Natomiast są sytuacje właśnie takie, jak ta, którą przeżyła Maria Magdalena, że stajesz wobec tajemnicy. I ta tajemnica nie tylko może dotyczyć rzeczy, że nie rozumiesz czegoś, nie rozumiesz pustego grobu, ale możesz stanąć wobec tajemnicy, jaką jest człowiek przede wszystkim. Jest druga osoba. Nie rozumiesz, dlaczego tak postępuje. To jest pytanie, czy przeprowadzi cię przez to doświadczenie twoja miłość, bo wiedzy zabrakło, nie? Wiedzy nie ma. I to jest pierwsza, najważniejsza rzecz pewnie, jaką chciałem wam powiedzieć z tego czytania. Jest jeszcze druga, która jest w zakończeniu tej Ewangelii.
udaj się do moich braci i powiedz im, wstępuję do ojca mego, ojca waszego, do Boga mego, Boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom, widziałam Pana. Dlatego jednego fragmentu Maria Magdalena nazywa się apostołką apostołów. Bóg ją posyła do 11. Charakterystyczne, bo zwłaszcza dwóch z nich, Piotr i Jan, byli przy tym grobie. Ona wczesnym rankiem poszła, powiedziała im, Pana zabrano z grobu. No to oni przybiegli do tego grobu i wrócili z powrotem, dziwiąc się. A ona została przy tym grobie. To jest właśnie miara miłości. Tak zawsze czytał ten tekst Kościół. Nie? Jej nic nie jest w stanie od tego grobu odciągnąć. Apostołowie sobie poszli, a ona jest. Nie? A ona jest, ona nie potrafi odejść. I teraz do tych apostołów, którzy byli, popatrzyli, poszli. Pan ją posyła, idź, powiedz im. Idź, powiedz im. Bardzo bym chciał, żebyście przeczytali te słowa Jezusa. Udaj się do moich braci i powiedz im, żebyście przeczytali te słowa Jezusa jako polecenie do was. I to jest polecenie nie tylko na dzisiaj, tylko na zawsze. Pytał ksiądz Adam dzisiaj, czy są decyzje na zawsze podejmowane. Więc to jest taka decyzja, co do której chciałbym, żebyście ją wzięli na zawsze. Znaczy, na zawsze będziecie posłani przez Jezusa. I czegokolwiek nie będziecie w życiu robić, czy będziecie teraz studiować, czy pójdziecie do pracy, czy będziecie żyć sami, czy będziecie żyć w małżeństwach, czy tak jak mówiliśmy, ktoś wybierze życie konsekrowane, czy ktoś pójdzie do seminarium i zostanie księdzem, daj Boże. Cokolwiek będziecie w życiu robić, nie ma takiego powołania w Kościele, które zwalnia z misji. Znaczy, każdemu z nas Jezus zawierza swój Kościół, Jezus zawierza najważniejsze prawdy. Masz być zawsze tym, który jest posłany. Możesz być posłany, tak jak Maria Magdalena, do kogoś, kto od ciebie znacznie więcej wie i w tej hierarchii jest znacznie wyżej od ciebie. Mam nadzieję na przykład, że przeczytacie to w ten sposób, że czasami Pan Jezus pośle was do mnie, żeby mi nakłaść. Albo żeby mi powiedzieć, a my widzieliśmy Pana i On ci mówi to i to. Kościół nie polega na tym, że po tej stronie są ci, którzy nauczają, wszystko wiedzą, mają patent, a tam są ci, co słuchają. Jezus was posyła. Najpierw posłał Marię. Do apostołów, do Piotra. I ta misja się nie skończy. Cokolwiek będziecie robić w życiu. W każdym stanie życia będziecie raz po raz wzywani, żeby dać Jezusowi świadectwo, żeby się do Niego przyznać, żeby Go sobą pokazać, żeby wziąć odpowiedzialność za wiarę, za Kościół. To jest też dojrzałość, nie? Dojrzałość. I zobaczcie, jakie kwalifikacje musi mieć apostoł, tak? Jakie? No i tylko jedną. Musi kochać. Maria nie miała żadnych innych kwalifikacji. Ale Jezus, znając jej miłość, ją posyła. Jak weźmiecie dalej Ewangelię Jana, to jest 20 rozdział, możecie jeden rozdział przeskoczyć. W 21 Jezus się spotyka nad Jeziorem Galilejskim z uczniami i rozmawia z Piotrem.
To jest moment, w którym mu przekazuje władzę, a więc też go powołuje. Nie? O czym rozmawiają? Nie o tym, ile Piotr skończył szkół, nie o tym, ile wie i nie o tym, czego nigdy nie zdradzi, bo to już Jezus wie. Jedno, jedyne, o co go pyta, to jest, czy ty mnie kochasz? Czy ty mnie kochasz? Tak. Paś owce moje. Paś baranki moje. Nie. Jedyna kwalifikacja do tego, żeby wejść w misję, jaką Jezus nam wyznacza i żeby być Jego apostołem, jedyna kwalifikacja to jest miłość do Jezusa. Tyle. Ja nie mam potrzeby więcej mówić, a mam wrażenie, że wy nie macie potrzeby więcej słuchać. To jest słowo o dojrzałości dzisiejszej Ewangelii. I niech się na nas wszystkich spełni. Na tych, którzy idą do matury i na tych, którzy zapomnieli już, że ją zdawali. Amen.